Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada na dziś to korzystaj z klawisza F4 jako wykonanie ostatniej czynności. O użyteczności tego klawisza dowiedziałem się oglądając filmik Mr. Excela z jednym z finalistów konkursu Model of roku 2012. I tam akurat to było pokazane na przykładzie szerokości, znaczy się wysokości wierszy. I było, że troszkę tutaj zeszło szerokość, tak, do tych minimalnych pikseli. I tutaj nawet jest ciężko złapać to i poszerzyć, tak. No i jeszcze trzeba wrócić, żeby było konkretnie 20, tak jak inne wiersze. No ale właśnie co, jak właśnie tych kilka wierszy, tu jest jeden szerszy, tu się zrobił jeden mniejszy. No i tak trochę jest męczące. Przede wszystkim, co możesz zrobić? Możesz właśnie sobie zaznaczyć jakiś wiersz, wybrać wysokość wiersza, no i tutaj nawet nie musisz się jej przyglądać, wystarczy, że naciśniesz Enter. Tak? I teraz dochodzisz do komórki, o tutaj po prostu mogę akurat klawiszami i widać jest podkreślony wiersz 14. Może i widać, tak jest trochę tam zamazane. Wystarczy, że teraz nacisnę F4 i tutaj znowu jest duży. I znowu nacisnę F4. Co zrobił ten klawisz F4? Wykonał ostatnią czynność, czyli tak naprawdę ustawienie szerokości wiersza na ustaloną wielkość, czyli tam 15, czyli 20 pikseli. Podobnie, równie dobrze możesz coś takiego samego zrobić z kolumnami, tak? Tutaj sobie te większe. Tu znowu ustaw szerokość kolumny, Enter, nawet nie przyglądam się co tam jest, naciskam odpowiednią kolumnę, klawisz F4, przechodzę do następnej, F4, ustawione, bo po prostu nacisnąłem klawisz F4, czyli wykonanie ostatniej czynności. Tylko że ten klawisz nie ogranicza Cię tylko do zmiany szerokości wierszy czy też kolumn, bo na przykład mam tutaj takie formatowanie i ja chcę sobie odpowiednio pozmieniać. Także te symbolami po 4 tutaj odpowiednio były kopiowane na następny. Mogę to zrobić tak, korzystając z malarza formatów. Ale mogę też wykorzystać klawisz F4. No, najpierw sobie zmienię, że chcę, żeby było to inaczej, czyli obramowanie. No i pozmieniam sobie, żeby było widać, że tutaj sobie na bokach postawimy podwójne linie, w środku niech będzie przerywana, jeszcze na górze, a niech będą te kropkowane i ok. Tak, widać, że tu się pozmieniało. No i co? Mógłbym teraz to zaznaczyć w malarz formatów i kopiować to dalej, ale mogę równie dobrze zaznaczyć ten fragment i nacisnąć klawisz F4. Proszę, pozmieniały się te F4 no i pozmieniały się następne cztery komórki, korzystając z klawisza F4. Takich przykładów możesz znaleźć więcej. Na przykład jeszcze tutaj mam komórki, które są, proszę, poudzielane. One mają wyrównanie na zaznaczonym obszarze. O tym trochę było w ostatniej poradzie, numer 30. I są tak pozaznaczone. To jest po prostu, podejrzymy sobie jeszcze Ctrl-1. Widać wyrównanie. Jest wyrównanie zaznaczeniem do środka. Jest. Ale nie zawsze mi to pasowało, tak jak było w ostatniej poradzie. I chcę sobie wyśrodkować kolumny od razu wszystkie. Proszę, teraz to są scalone komórki. No i co? Mogę to zrobić na następnych. Tak, zaznaczyć. Znowu tu klikać i tu. Ale ponieważ już wiemy, że działa klawisz F4, wystarczy, że zaznaczę ten obszar następny F4, F4, F4 i proszę, tu mam już wszystkie komórki poscalane odpowiednio. I takich wykorzystań klawisza F4 możesz znaleźć bardzo dużo, szczególnie jeśli wykonujesz czynności powtarzalne. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.